Alex, ważne spotkanie wyjazdowe, wygrana i 3 punkty. To takie spotkanie, które lubią kibice, bo jest dużo okazji, ale dla zawodników to szczególnie ciężkie spotkanie i takie to dzisiejsze było. No tak, nie ma co gadać. Wyszli, walczyli za każdą piłkę, w każdym moment chcieli wygrać i wygrali ten mecz i to najważniejsze. Bardzo niezadowolony z tego, że my drugi mecz tracimy bramkę w takiej głupich sytuacjach, ale jest na czym pracować. Najważniejsze mogę powiedzieć, że to 3 punkty dla nas. Powiedziałeś o tych 3 punktach. Czy z perspektywy przerwy na reprezentację ta druga kolejna wygrana to taka wiadomość, która was trochę boli, że zbliża się ta przerwa reprezentacyjna, czy wręcz przeciwnie, dopracujecie jeszcze na przykład stałe fragmenty gry i za te 2 tygodnie będziecie jeszcze mocniejsi? No, oczywiście, my pracujemy na każdym treningu i zawsze każdy trening my pracujemy na stałe fragmenty gry i do tego doszli, że zaczynamy strzelać i to najważniejsze. Nie ważne kto strzela, najważniejsze, że strzelamy. I dzisiaj wygrali, brawo, Cornel strzelił bramku, Sergio asista, bardzo wszystko dobre, póki tak. Ciekawie ułożył się ten terminarz, bo 2 spotkania przyjaźni tydzień po tygodniu. To dzisiejsze na pewno na trybunach to była uczta dla kibiców, trzeba docenić kibiców z Poznania i z Krakowa, którzy przyjechali na dzisiejsze spotkanie, ale na boisku dużo agresji, wróćmy jeszcze do tego spotkania, dużo fauli, nie był to mecz na pewno taki przyjacielski, spokojny na boisku. Nie, no to piłka nożna, to oczywiście, że mecz przyjazny na trybunach, bardzo piękna atmosfera, ale musimy, wszyscy muszą zrozumieć, że na boisku to walka o punkty i tu nie ma co gadać i na boisku nie ma drużyn, które tam chcieliby oddać punkty i na boisku każdy walczy za punkty. To ostatnie jeszcze pytanie. Powiedz mi, te pierwsze minuty bardzo było tak tutaj upalnie, trudno było złapać oddech. To mogło spowodować, że zaczęliście ten mecz, mam wrażenie, że Lech zaczął, a wy z czasem rozkręcaliście się, czego dowodem jest na przykład rozpoczęcie mocne drugiej połowy. Zaskoczyły was trochę, jak tu jest duszno w Poznaniu? No tak, bardzo duszno, ale w moim zdaniu, z mojej perspektywy z boiska nie było to takie zaskoczenie. Na początku oddali piłkę, tak, ale byli wszyscy blisko siebie i nie dali stworzyć takich momentów i później już wyrównali trochę mecz. To jeszcze na sam koniec. Ta bramka w 89 minucie, zadrżało wam trochę serce, że jednak uda się doprowadzić Lechowi do wyrównania i wrócimy tylko z 1 punktem? Nie, była pewność tym, co my wygramy, ale każdy mecz stwarzamy tyle sytuacji i musimy strzelać bramki. I w takich sytuacjach, ja nie wiem, bardzo dużo sytuacji. My mogli skończyć ten mecz bardzo wcześniej, ale wychodzi tak, że stracimy bramkę i 2-1 i jakieś nerwy i tak samo i trener. Nie możemy dać spokoju treneru, bo to bardzo psychicznie ciężko, wiesz. Musimy pracować i jak tak powiedzieć, rywalizacja, nie rywalizacja, skuteczność. O, tak, skuteczność. Trenerze takiego sformułowania, postawienie kropki na D. Tak, będziemy pracować nad skutecznością.